Witam wszystkich. Dzisiejszy film będzie na prośbę jednego z moich widzów odnośnie morsowania. Pisał w komentarzu, żeby omówić, jak zacząć, jak ja to zaczynałem, więc dzisiejszy film będzie o morsowaniu, ale dla osób trenujących też się przyda, ponieważ ja jak zaczynałem morsować, w sumie co mnie skłoniło do tego, żeby zacząć morsować, mianowicie to, że często chorowałem. 3 razy w roku byłem chory, przez co jak robicie progres jakiś tam na siłowni, idzie on sobie spokojnie do przodu i nagle trafia się choroba i macie tydzień przestoju i już cały program się pierniczy. Jeszcze jak 3 razy w ciągu roku jesteście chorzy, tak jak ja byłem, no to powiem wam, nie jest fajnie, bo cały czas się cofamy i to jest bardzo wkurzające. No dobra, co próbowałem? Na początku próbowałem mocniej się ubierać, cieplej, ale to nic nie dawało. Jeszcze bardziej byłem chory, coraz częściej byłem chory, więc po prostu w któregoś razu siadłem i przeanalizowałem, mówię, jak nie działa jedno, to musi zadziałać drugie, więc poszperałem trochę w internecie, popatrzyłem, jak się kąpią ludzie, no i sam spróbowałem. Teraz obecnie kąpię się już 7 rok, więc co nieco mogę wam podpowiedzieć. W tle będzie leciał film, tak jak ja już się kąpię, ale to już jest taki level, powiedzmy po 3-4 latach kąpieli, więc od razu nie bierzcie przykładu z tego, co leci tutaj teraz w tle i widzicie, jak wchodzę do przeręba. No i dobra, jak zacząć? Nie proponowałbym wam od razu wchodzić na przykład jesienią, czy też brać zimnych pryszniców. Dlaczego? Nie ma co się przygotowywać. Jak ja próbowałem się przygotować, wchodzić pod zimny prysznic, czy wychodzić, jeśli cienie się ubierać, zawsze kończyło się to chorobą. I dlatego też tak długo zwlekałem z tym, żeby spróbować. Najlepiej, co u mnie się sprawdziło, to to, że poczekałem, kiedy naprawdę zrobiło się mroźno na dworze, było gdzieś z minus 10, lód też był dosyć spory już i organizm już był wstępnie zaadoptowany po lecie, ponieważ po lecie, jeżeli w lato przyzwyczajacie się do wysokich temperatur i teraz jak we wrześniu wchodzicie do trochę niższych, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że organizm będzie źle to tolerował, jeżeli jesteście takimi ciepłolubami, jak ja byłem na początku. Więc lepszą opcją jest tak, żeby poczekać. Organizm się przyzwyczai już do niskich temperatur na dworze, jak będzie minus 5, minus 10. No i wtedy, musicie wybrać sobie jeden dzień. Najlepiej niech to będzie, powiedzmy, przed weekendem. Piątek, czwartek. Tak, żebyście mogli po prostu, nie mieli kontaktu z chorymi ludźmi, więc czy tam po prostu nie chodzili do pracy w tym czasie. I tak, idziemy nad jezioro, kujemy sobie przerębel kujemy sobie do pasa. No i co? I rozgrzewamy się. Pobiegamy sobie chwilę, żeby się rozgrzać, oczywiście ubranym. Później szybko się rozbieramy, skakujemy do przerębla, do pasa, zanurzamy się po szyję, wyskakujemy, wycieramy się, szybko się ubieramy. Można sobie szlafrok wziąć, żeby szybciej się nakryć, żeby nie było. I pobiegajcie i wtedy obserwujcie organizm do końca dnia. Zobaczycie, że to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest banalne wskoczyć tak do tej wody, do pasa, zanurzyć się i to tylko tak strasznie wygląda. Po pierwszym razie powiecie, to jest naprawdę nic. Tylko, że to jest początek. Wskakujecie, wyskakujecie. Później obserwujecie 1-2 dni, nic się z wami nie dzieje. Idziecie kolejny raz. Ale teraz wskakujecie i mierzycie sobie z 5-10 sekund. Albo do czasu, bo jak wskoczycie i zanurzycie się po szyję, nagle jest taki oddech przyspieszony, więc starajcie się rozluźnić i uspokoić oddech. Jeżeli się uspokoi oddech, wyluzujecie się, wtedy wychodzicie, wycieracie się i znowu. I tak przedłużacie sobie stopniowo coraz dłużej. Pamiętajcie, że jak wchodzicie do wody, czy wskakujecie, to nie nastawiajcie się, nie bądźcie spięci. Bądźcie rozluźnieni, wyluzowani, wtedy organizm będzie inaczej tolerował zimno, niż jak wchodzicie tacy, bo będzie zimno, to będzie zimno. Jeżeli wejdziecie na luzie, jest ciepło, cały czas idźcie i sobie mówcie, jest mi ciepło, wchodzę do wody, nie, jest mi ciepło, wtedy najlepiej to działa. No i stopniowo wskakujecie na coraz to dłużej, jak już dojdziecie do minuty czasu, to czy tam nawet dłużej. Nie ma sensu, też powiem wam z mojego doświadczenia, zbyt długo siedzieć w wodzie, ponieważ każde długie siedzenie w wodzie będzie się objawiało tak, jakbyście trenowali. Więc jeżeli ćwiczycie 3-4 razy w tygodniu i dołożycie sobie jeszcze z 2 razy morsowanie, to będzie bardzo intensywne dla organizmu i nie zawsze możecie się z tego zregenerować. I później
będzie Was dopadała, powiedzmy, jakieś tam, no też może Was dopaść jakaś choroba, jeżeli organizm będzie cały czas wycieńczony. Więc ja powiem Wam tak, teraz w 7 roku zmieniłem trochę metodę i tak już, jak już się przyzwyczaiłem do tamtych metod, to wcześniej, jak już na przykład kąpałem się 5, nawet 10, 15 minut w wodzie siedziałem, później zacząłem też zanurzać powoli głowę, czyli najpierw moczyłem sobie twarz, później całą głowę, później sobie brałem takie zimne prysznice i tak sobie przyzwyczaiłem głowę, że widzicie na filmie teraz, że nawet i nurkuję. I tak polecam morsować, czyli bez rękawiczek, bez butów i bez czapki. Hartujcie całe ciało, a nie tylko powiedzmy środkowe części. Lepsze będzie ukrwienie w stopach, lepiej stawy będą odżywione. Szybciej będziecie się też regenerować i będziecie mieli lepszą wydolność. Jak będziecie się tak kąpać, jak ja się kąpię, a nie tak, że w czapkach i pajacować do pasa, poskaczecie, bo to może być na pokazówkę, ale tu chodzi o to, żeby to było jakieś prozdrowotnie, a nie pokazowo. No i teraz, jak już się przyzwyczajicie, pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Kąpiemy się najlepiej zawsze z rana. Gdy organizm jest lekko zamulony, wskakujecie, to Wam da takiego fajnego kopa na cały dzień. Są endorfiny, będziecie się super czuli. Na wieczór nie wchodźcie do wody. Dlaczego? Bo jeżeli organizm już około powiedzmy 18, 17, 19 już zaczyna spowalniać tempo, już się przygotowuje do snu i nie potrzeba mu dodatkowo ekstra kopa na wieczór, żebyście chodzili dalej pobudzeni, bo będziecie kiepsko spali, więc będziecie się też kiepsko regenerowali. To tak jakbyście sobie walnęli kawek około 19 i myśleli, że pójdziecie sobie smacznie spać. Lepiej walnąć tą przysłowiową kawę, czyli skoczyć do tej wody z rana, a wieczorem ewentualnie weźcie sobie gorący prysznic. Właśnie teraz ja robię tak, że jeżeli w cały tydzień rano jak wstaję, za każdym razem zaraz po obudzeniu idę i robię sobie zimny prysznic, powiedzmy z 5-10 sekund walnę, żeby się obudzić. Super. Jeżeli jest sobota, niedziela, mam więcej czasu, idę morsować, czyli wskakiwać sobie do jeziora. Też nie siedzę długo. Wskoczę sobie do wody, zanurkuję cały, powiedzmy z 30 sekund do minuty, wyjdę, pochodzę sobie, czy tam pobiegam, wskoczę drugi raz, zanurzę się, wychodzę, wycieram się i koniec. To najlepiej na mnie działa. Plus te zimne prysznice, a wieczorami staram się brać teraz gorące prysznice, tak żeby organizm miał dwa skrajne warunki, czyli zimno, ciepło. Zimno, ciepło, bo kiedyś jak, nie pamiętam, chyba w trzecim roku tylko kąpałem się w zimnym, to powiem Wam, że jak przyszedł maj, czerwiec, to była udręka, 23 stopnie, gorąco, pociłem się, to była masakra. Zanim organizm się przestawił, to dopiero było chyba koło lipca, zanim się przestawiłem i przyzwyczaiłem do wyższych temperatur. Jak teraz robię na zmianę, czy wchodzę do ciepła, czy wchodzę do zimna, nie ma różnicy. Także tak zaczynałem i tak bym Wam polecał. Pamiętajcie, stopniowo. Nie ładujemy, nie kozaczymy się, że potrafimy siedzieć minutę, dwie, trzy, bo każde siedzenie w wodzie dłuższe to jest po prostu taki progres jak na siłowni. Też idziemy na siłowni i od razu nie pakujemy nie wiadomo jakiej objętości, bo po prostu się zajedziemy. Pomału, stopniowo sobie zwiększamy poziom, siedzimy trochę dłużej. Jak zrobicie już powiedzmy z 30 kąpieli, wtedy możecie zacząć maczać sobie trochę twarz, trochę całą głowę na koniec sobie polewać. Później sobie możecie zacząć już brać prysznicę, powiedzmy po 30-40 kąpieli organizm już się zaadoptuje, już nie będzie takiej reakcji, już będziecie bardziej powiedzmy tacy wyluzowani. Poprawi się ukrwienie w nogach, jeżeli ktoś ma taki efekt zimnych stóp jak ja kiedyś, że w skarpetach się spało, to teraz na przykład nie ma problemu, żeby wyjść i pół godziny czy godzinę chodzić sobie po śniegu. To samo z rękami, oczywiście na śniegu na boso. Także mówię, jeżeli chcecie zacząć morsować, to polecam, bo dzięki temu po prostu nie będziecie mieli przerw w treningach. Będziecie bardziej zahartowani, lepiej natlenieni, będzie lepsze ukrwienie. Także jak macie pytania, piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. Jeżeli będą jeszcze jakieś tamkolwiek wątpliwości, to nagram drugi film. Tylko pytajcie, co byście chcieli wiedzieć. Kolejny film nagram jeszcze w niedługim czasie odnośnie techniki wyciskania, szerokości chwytu, jak poprawić sobie wyciskanie, więc śledźcie kanał, subskrybujcie. Pozdrawiam, cześć.